Cześć, hej czołem, witam Was ponownie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym head vlogu. I dzisiaj witam Was w takich okolicznościach, witam Was w lesie. Ja sobie siedzę, taki o ławeczce drewnianej i dzisiaj będę sobie trochę gadał. Krótkim wstępem. Kiedy ostatnio uczyłem ten vlog motoryzacyjny, jeżeli ktoś go nie widział, to będzie on, w opisie będzie. To tak, wtedy na Instagramie zacząłem gadać na temat taki, że chciałbym zrobić taki film podsumowujący wszystkie moje takie przerwy. Jeżeli ktoś z Was y, jest tu krótko, załóżmy na przykład od kontentu filmowego, czyli od tych wakacji, to nie wie o tym, że kiedyś było bardzo dużo przerw na kanale. Regularność jest strasznie słaba, ja często znikałem i tak dalej, i I jestem w takim momencie, że ja mógłbym to spokojnie już podsumować, bo chcę i mogę też. Więc czemu nie? Zapytałem Was, powiedzieliście, że chcecie taki film, więc... Ja go dzisiaj do Was, sobie, więc przyjechałem do lasu, bo kiedyś głównie tutaj właśnie nagrywam filmy, siądę sobie i wam poopowiadam, więc po prostu będę opowiadał, będzie taki, taki raczej, wiadomo, bez cięć, chociaż pewnie i tak w motorze coś tam powycinam, coś co jednak jest niepotrzebne, ale raczej to będzie takie właśnie moje długie gadanko. Ale chciałbym to właśnie jakoś podsumować. Dobra, więc tak, najpierw taki krótki wstęp, żeby każdy wiedział o co chodzi. Więc tak, zacząłem nagrywać na tym kanale od 2016 roku, dokładnie 1 grudnia pojawił się pierwszy film. I tak, przez 3 lata, no 2016, 2017-2018, w sumie to jest 2 lata i jeden miesiąc, no, bo to tylko grudzień był, w 2016 no to wszystko było w miarę okej. Okay. Normalnie sobie filmy nagrywałem, tam się pojawiało dużo wtedy materiału, zwłaszcza w roku 2018 to mój najlepszy rok ze wszystkich. I dalej to będę podkreślał, chociaż 2021 no jest też szansa, żeby dobrze było, chociaż nie wiem jak to teraz będzie, ale i tak 2018 był najlepszy. Ale generalnie, wszystko szło dobrze, czasami były jakieś tam malutkie przerwy, takie króciutkie, no załóżmy na przykład tydzień przy tym filmu, ewentualnie dwa. Chociaż raz, pamiętam, w ciągu tych, tych lat, chciałem rzucić, rzucić nagrywanie, ale koniec końców się to nie stało. Nie nagrywałem wtedy dwa tygodnie i od razu potem wróciłem do nagrywania i koniec końców wyszło tak jak wyszło. No ale cóż, niestety zamka przyszła później, przyszła w roku 2019. I właśnie to jest taki punkt wyjściowy. Ja właśnie chciałem te wszystkie takie właśnie przerwy te spodowane załamką, a właśnie kilkoma załamkami, które się razem skumulowały, chciałem to właśnie dzisiaj jakoś podsumować. Więc tak zaczął się rok 2019. Ja byłem blisko wbicia. 500 subskrypcji. Chyba 2018 zakończyłem mając jakieś około 470, coś takiego mniej więcej. No i pamiętam tak, zaczyna się rok 2019 i mówię, dobra, trzeba jak najszybciej wbić ten 500, bo to był mój cały na 2018, bo ja wtedy bardzo naprawdę zasuwałem z filmami. Robiłem dużo filmów, robiłem dużo fajnych filmów, dużo fajnych rzeczy i rzeczywiście tam chyba z 200 albo prawie 200, jakoś tak było, na początku 2018 wbiłem 200, a kończyłem z prawie 500, więc no 300 subskrypcji w jeden rok, to jak na mnie to, to był całkiem niezły wyczyn. No więc tak sobie mówiłem, dobra, no nie udało się tych 500, szkoda, no to jak najszybciej zrobię to w 2019. I rzeczywiście udało się, bo zrobiłem maraton w styczniu. Przez dwa tygodnie było DAY, i właśnie wtedy pod koniec tego DAY wbiłem 500 subskrypcji. No więc naprawdę ja się bardzo z tego faktu cieszę. No to mówię wtedy dobra. Jeżeli wbiłem 500, no to lecimy po 1000 i włączamy zarabianie. No bo tak, walczę o ten 1000 subskrypcji. Po pierwsze, dlatego że fajnie byłoby już mieć tą czterocyfrową liczbę. No i też dlatego, że jeżeli będę miał 1000 subskrypcji, to będę miał jeden ze spełnionych warunków do odpalenia zarabiania, Bo są dwa warunki. Pierwszy to jest 1000 subskrypcji, drugi, tak, drugi. To jest to, żeby w ciągu roku było 4000 godzin czasu oglądania. Ja miałem najwięcej 600, ale to by się jakoś, jakoś zrobiło. No i dobra, no to już tak sobie mówię, dobra, no to coś trzeba zrobić takiego, żeby rzeczywiście ten 1000 subskrypcji wbić. Fakt, było dużo wrogów i dalej trzeba robić dużo wrogów. No bo jednak, mój kanał się o tym opierał, wiem dużo fajnych wrogów, właśnie w 2018, no to 2019 miał być jeszcze lepszy. Jeszcze więcej wrogów, jeszcze więcej fajnego kontentu, Taki był plan. Niestety nie wyszło. No i dlaczego nie wyszło? No tak, plan był następujący: że będą wrogi i będą też fabuły. Miałem plan na filmy fabularne, takie jakieś krótkie filmy, tam powiedzmy 15-20 minutowe, z jakąś taką fajną historią, żeby fajnie się to oglądało, bo ja bardzo lubię opowiadać i chciałem też mieć to w takiej troszeczkę innej formie. No i niestety, mmm, bo także w marcu sobie siadłem i zacząłem planować. Miałem taki plan, że od mniej więcej maja-czerwca, no bo wakacje jest zawsze takim moim najbardziej produktywnym miesiącem, bo wtedy mam dużo czasu, mogę robić dużo rzeczy. No właśnie w wakacje 2018, bo najwięcej filmów w się sensie w wakacje 2018 było o wiele więcej filmów niż w wreszcie roku. I właśnie wtedy te subskrypcje dobijałem. Więc plan był taki: Tak, właśnie, Majczewiec, zacznę sobie nagrywać te fabuły. Będzie tak, chciałem jedną fabułę w miesiącu, żeby też było ok, żeby była zawsze raz w miesiącu. To jest nie za dużo, nie za mało. Zdążymy sobie spokojnie zrobić tam z ludźmi, z którymi chciałem robić i byłoby ok. Był jakiś fajny dodatek, który też może trochę podbił i można byłoby z tego jakąś fajną historię ułożyć. No niestety, nie wyszło. Znaczy, fabuł się ale. Już przechodzę do, o co chodzi. Więc tak, pod koniec marca, kiedy właśnie te plany się tam powoli że wchodzi wchodzić w życie, niestety wydarzyła się u mnie pewna pewna rzecz już prywatna, która mnie naprawdę bardzo podobała. Taka pierwsza rzecz z takich kilku, które mnie tak podobały tak porządnie załamkę z straszną. nie chciałem w ogóle nic na tym YouTubie robić, znaczy chciałem i nie chciałem. Powiedziałem sobie, że rzucam wrogi. Z jakiegoś powodu nagle poczułem, że wrogi są totalnie nudne. Co nie jest prawdą, bo wrogi można robić ciekawe, można być nudne. Zależy jak się zrobi. Ale wtedy miałem takie poczucie, że wrogi są nudne i że w ogóle nie ma co ich robić, że rzucam to. No i przez kwiecień nie rzucałem żadnego filmu i planowałem sobie właśnie te fabuły. Powiedziałem sobie, że stawiam wszystko na fabuły, robię sobie te fabuły z miesiącu i tym się obronię. I to będę tylko i wyłącznie robił. Dobry plan. No, szkoda, że nie wypalił. Tak, no rzeczywiście zaplanowałem sobie fabuły. Napisałem mm, dwie fabuły. Pamiętam w kwietniu. I tak, w kwietniu jak właśnie pierwszą, to opiewi się w maju na kanale. Tak, w ma na majstwie zaplanowałem powrót, nawet uwaga, 1 maja dokładnie, bo wtedy zaplanowałem powrót. Stawiłem film na łóżku. Jak youtuberzy mają czasami takie sytuacje, że robią film na łóżku, czyli że siadają na łóżku i jeszcze zacząłem takim weschnięciem. No to ja tak zrobiłem. Przyszedłem, siadłem, westłem i zacząłem grać jakieś smutne rzeczy. To był taki film, jeszcze on miał tytuł Rozdział 2. Miało być, że coś się tu nagle zmieni. E, no bez. Nie nie wiem, co ja miałem w głowie, żeby tak zacytować. Wrzuciłem ten film. No i potem wrzuciłem tą pierwszą fabułę. Jest co nas obecnie na kanale dalej. Ma na tytuł między myślami Przyjaźń krótki film. I jest to obecnie drugi film na kanale pod względem wyświetleń, bo ma on około 6 tysięcy. I tam pamiętam, że wtedy te dwa on bardzo szybko te wyświetlenia wbijały. aż w koniec końców 6 tysięcy i jest na drugim miejscu, ale pierwszego nie zdobędzie. Na pierwszym miejscu jest moja wada w mowy. To jest materiał, nie wiem, jest zrobiony strasznie, ale mimo wszystko on wbił się w algorytm i jest tak mocny, naprawdę. On ma 22 tysiące w tym momencie, trochę minie czasu zanim jakimś filmem go przebije. Ale może się kiedyś uda, mam nadzieję. By było. No i tak, wrzuciłem sobie właśnie ten film, to był, nie wiem, połowa maja około, coś takiego. I potem, nie wiem dlaczego, mieliśmy już nakręconą drugą fabułę, bo w kwietniu napisałem sobie już do dwóch odcinków i pod koniec kwietnia nakręciliśmy właśnie ten film Między Myślami Przyjaźń, a w maju nakręciliśmy Między Myślami Samotność. On ma obecnie chyba 1400 wyświetleń około. Też tam gdzieś wysokość porównuje, bo chyba na Czwartym miejscu na kanale? Jakoś tak. Tylko że nie wiem czemu ja go wstawiłem. Nie wiem, był naprawdę wstawiłem go w maju. Miałem go wstać w czerwcu, żeby rzeczywiście się trzymać tego, że będzie jedna fabuła w miesiącu, ale wstawiłem go z jakiegoś powodu. Nie wiem, naprawdę, nie wiem dlaczego wstawiłem go w maju. Chyba dlatego, że po prostu jakoś mnie tak wzięło, żeby robić więcej, ale wiedz... znaczy, ja czułem, że nie da mi robić dwóch fabuł w miesiącu ale z jakiegoś powodu uznałem, że dobra, zrobię to. No i wstawiłem, żeśmy zaczęli tam z ekipą dalej nagrywać. No, bo miałem ekipę wtedy właśnie, bo też przy okazji oprócz tego, tak wiecie, mówię to z pamięci, więc ja też mogę sobie po czasie coś przypomnieć. Miałem wtedy właśnie ekipę, sobie tam, to byli moi koledzy, z którymi ja nagrywałem kiedyś wrogi z rowera, które były u mnie bardzo popularne na kanale kiedyś. Teraz już takich nie robię, teraz no powiedzmy będą, może wrogi z auta niedługo więcej, zobaczymy jak to będzie. Oni tam pojawiają u mnie raz na jakiś czas, więc uznałem, że w sumie z nimi się fajnie robi, to myślę, że też przy okazji widzowie ich polubią, no bo już ich czasami widzą. No i żeśmy tam zaczęli nagrywać właśnie te fabuły, nie było vlogów, też zmieniły nazwę kanału. Wtedy najpierw się kanał nazywał Studio, potem HD Studio. HE Studio nazwę akurat możecie pamiętać, bo jeszcze na początku roku ona figurowała. Chyba do tego, jeśli się nie mylę. Chyba wtedy zmieniłem nazwę kanału z powrotem na Hedosi, czyli mój obecny Nick. Bo kiedyś miałem to tutaj pod takim figurowałem. Potem właśnie było DT Studio, potem Hedis Studio i teraz znowu jest Hedosi. Nakręciliśmy sobie właśnie te dwie fabuły, mieliśmy kręcić kolejne. Niestety się pokłóciliśmy. Próbowaliśmy nakręcić fabuły, był odcinek o kłótni, właśnie konkretnie, i odcinek o pasji. Próbowaliśmy je sobie nagrać, ale nam się nie udało, niestety. Były różne kłótnie i tak dalej, i tak dalej. I pod koniec czerwca była taka właśnie kłótnia, coś dość, dość solidna. No i się niestety skończyło, i nikt już. Nie chciał nagrywać, znaczy nie nikt. Tam parę osób zostało, ale powiedzieli, że będą mieli tylko jako operatorzy pomagać i oni tam sobie mogą mnie nagrywać, ale występować nie chcą. A reszta nie chciała już nic robić. Generalnie mogłabym się tam już potem dogadaliśmy, bo tu my jesteśmy kolegami, więc bez żadnego problemu, ale YouTube nie. YouTube tutaj już poszedł u niektórych w odstawkę. No i to mnie właśnie już podłamało, no bo no, jednak plan, który zakładałem, no się nie wyszedł. A nie jest przyjemnie, kiedy coś co zaplanujesz, nie wychodzi, a niestety często się zdarza. Co myślę, że chyba każdy z Was mógł się chociaż raz w życiu przekonać, że sobie coś zaplanujesz, ale nie wychodzi. No i jeszcze niestety dodatkowo trzecia rzecz się u mnie wydarzyła. W sensie, te dwie rzeczy spowodowały, że wydarzyła się u mnie trzecia rzecz. Byłem podłamany i wydarzyła się trzecia rzecz. No i tak właśnie te trzy rzeczy skumowały się i u mnie się zaczęło dziać niezbyt. No i rzuciłem potem taki film, to był monolog. Znaczy, ja to zatytułowałem monologiem, ale generalnie to było tak, że ja po prostu sobie gdzieś tak sobie chodziłem i ktoś yy, za mną chodził z y, telefonem. Ja coś tam gadałem i czasami na przykład jakiś rekwizyt pokazałem. Pamiętam, był moment, że wyciągnąłem pada i gadałem coś o gierka. To był film, co robić, kiedy źle. I tam chyba właśnie było, yy, ten pad był, służył do tego, że ja mówiłem, że jakąś pasję, jakieś hobby, bo to zawsze zajmie głowę. I tak, ten film rzuciłem właśnie dlatego, bo po pierwsze, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, po drugie, było mi źle i chciałem to jakoś pokazać. I po trzecie, jest coś takiego czasami, że jak jest nam źle, to chcemy, żeby komuś nie było. Niektórzy tak mają, ja tak mam. Że jak jest mi źle, to staram się, żeby innym nie było. I tymi filmami to chciałem zrobić. Pokazać, że jest mi źle i zadbać o to, żeby komuś nie było. Ale ten film nie wyszedł i ja potem znowu nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Jeszcze to w ogóle przy okazji mi się właśnie przypomniał, że to był też moment, że ja w ogóle internetu nie używałem. Przez ten mój smutek już wpadłem na pomysł, że przez półtora miesiąca internetu nie używałem. Od. Połowy trzewca i cały lipiec, i wtedy w lipcu ktoś mnie ten film zdołał. Kolega przyszedł do mnie i mi film wstawił na kanał, bo ja nie mogłem tego zrobić. Ja mówię, nie wiem skąd ten film wszedł ale to było ciekawe doświadczenie. Mogę jakieś o tym opowiedzieć, jeżeli byście chcieli. W lipcu się już nie pojawił żaden inny film. Ja byłem dalej załamany, nie wiedziałem co ze sobą na tym YouTube zrobić i przyszedł sierpień. I w sierpniu wpadłem na pewien pomysł. W sierpniu już w ogóle nie było filmu, ale wpadłem na pomysł, co ja chcę robić. I wpadłem na pomysł, żeby robił wywiad. Wywiady, takie, w których będę sobie właśnie siedział i z kimś się rozmawiał, zadawał mu pytania, i to też było właśnie na takie poważne tematy i też w takiej smutej tonacji. A seria się nazywa głos młodzieży i to wyglądało tak, że było zdjęcie takiego małego radia, które wypuszczałem od taty, i na, na nie było nałożony taki efekt VHS. To było coś takiego, że były takie czarne paski, i jeszcze było coś takiego, że to troszkę było takie szare, żeby to się wydawało, że to się ogląda na vhs czyli na takim stałym odtwarzaczu. Jeszcze z czasów młodości naszych rodziców, jakby ktoś nie wiedział. No i tak, ja też tam wrzucałem te filmy. Przy okazji, jeszcze do wogów wtedy wróciłem. Zaczęły się pierwsze wogi, Hede wrogi wtedy. Teraz tak, dla tych z Was, którzy teraz widzą kanał, to wszystko są Hede wrogi. Ale kiedyś było tak, że do tego marca 2019 roku były wrogi. idei vlogi. Nawet nie wiem, czym wtedy rozdzieliłem, a potem były Hede wrogi. Ale jak robiłem czystkę, no to postanowiłem, że wszystkie te wogi zbiorę razem, zmniejszy ich ilość do tych najciekawszych i zostaną z nich same Hede wrogi. I tak z. 60 około, 50, 60, coś takiego było, zostało 23. No i teraz mamy trzy kolejne, bo to jest to trzeci nowy head of rock. W ogóle ciekawostka jest taka, że przez tą ilość filmów, jaką rzucałem, to na przykład w tamtym roku pojawiły się tylko 3 head of rock. Obecnie poczyste już 2. No ale dobra, wracając do tematu, wrzucałem w sobie właśnie te wywiady, wrzucałem w sobie te 3 wrogi, pojawił się na przykład rock z PGA, bardzo fajny, chyba jeden z lepszych z tego, co mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale chyba on jest dziś dość wysoko. No i nagle znowu się pogorszyło. I wtedy wrzuciłem swój najsmutniejszy, najbardziej taki zdołowany film, jaki mogłem. Film po tytule nie poddawa się, który też określa monooku monologu. I tak on. Nie wiem, że miał ten efekt faukez, o którym mówiłem, to jeszcze on w ogóle był cały taki, cał taki szary, bo to była strasznie ciemno, straszne, straszna słaba pogoda i ja jeszcze dłużniał tego oczywiście, jak żeby inaczej smutną muzyczkę. I on był tak właśnie nie niepoddawaniu się, o tym, jak to jest źle czasami, powiem tam takie smutne rzeczy, ale no, intencje miałem właśnie takie, żeby komuś pomóc. No i mówię, to była właśnie taka manifestacja tego, że było mi źle, tak jak mówiłem chwilę wcześniej. To był przedostatni taki film. Potem jeszcze coś tam powrzucę, ale dokładnie nie pamiętam co, aż w końcu, pod koniec roku, w grudniu, troszeczkę się mnie y, uspokoiło. W sensie ta pierwsza sytuacja, kto mnie powiedział do zamki się skończyła i czułem, że to mnie jakoś na duchu może podnieść. I pamiętam, że wrzuciłem wtedy monok, w którym też o tym mówię, też był taki smutny, ale tam mówiłem właśnie, że wszystko będzie lepiej w kolejnym roku. No i. Niestety nie. Zacząłem rok 2020 z myślą, że będzie dobrze. Od stycznia do maja zacząłem wrzucać wrogi. Rzucałem jest dość często, bo to tam po kilka razy w tygodniu były. Niestety były to wrogi takie bardzo nieprzemyślane z jakiegoś sensu kompletnego. Czyli w sensie było coś takiego, że przychodziłem jakaś myśl i ja w swoim myśli budowałem odcinek, ale te odcinki były słabe, albo na przykład było coś takiego, że nie miałem filmu i po prostu wyciągałem sobie telefon i mówię, dobra, powiem cokolwiek na freestyle. Będzie dobry odcinek z tego. Nie, nie był z tego dobry film. Było kilka takich filmów, i były bardzo złe. Nawet wy ich nie oglądaliście wtedy. I słusznie, bo były to złe filmy. Ale także, oczywiście, było, całem te filmy aż do maja. No, ja po prostu no, chciałem robić, ale nie wiedziałem co. Bo przez wszystkie zamki, ja w ogóle straciłem jakąkolwiek kreatywność, jak, jak, jakąkolwiek y, pomysłowość. Nie miałem kompletnie pomysłu na filmy. Nie wiedziałem, co ja na tym YouTubie mam z sobą zrobić. Mieszałem się strasznie. No i. Tak to potem wychodziło. No i tak, właśnie do maja sobie obiem, aż w maju postanowienie. Ja się poddaję, ja już naprawdę nie wiem, więc robię przerwę kolejną. I wtedy powiedziałem, że nie wrócę, dopóki czegoś nie wymyślę i rzeczywiście wymyśliłem. I wtedy było moje pierwsze podejście do kontentu filmowego, bo generalnie w sumie były trzy podejścia, to jest to trzecie obecne. Chyba wydaje mi się jak najbardziej udane, bo kanał jednak wrócił do życia, są filmy co tydzień, no i jest dobrze w miarę, ale wtedy nie było dobrze. Generalnie te, ten content skupiał się na topkach. Na przykład pierwszym to był top 10 najlepszych filmus czasu, top 5 filmów na wakacje, top 5 polskich komedii, no w ogóle mi YouTube zdejmował. Tam wrzucałem pamiętam, znaczy nie, bo to była dziesiątka, ale wrzuciłem piątkę, potem drugą piątkę i mi każdą piątkę zdejmował. Chyba pierwszą w tym się udało rzucić, drugiej już nie. Więc też to chyba czym te filmy się słabo przyjmowały, znaczy nie. Pierwszy ten film, czyli top 10 filmów wszechczasów, no to on się dobrze przyjął. Chyba dlatego, że to był pierwszy film w ogóle taki fajny temat. Natomiast każdy inny już nie bardzo. Różnie tam jest do tego ciekawostki, bo ciekawostki Harry Potterowej czyli moje dwa ulubione uniwersa filmowo-książkowe. I te filmy przyjęły się naprawdę bardzo dobrze, bo ciekawoski się dobrze przyjmują akurat szczerze mówiąc. I to pierwsze podejście do kontekstu filmowego, które się w ogóle nazywało Hedematografia. Tak się ta seria nazywa, bo to była seria. Zakończyło się na dziesiątym odcinku. Był to odcinek o historii powstania gatunków małego fantazy. I szczerze, to jest fajny temat. Ja mógłbym to zrobić. Tylko, że wtedy to był cztero-minutowy odcinek. Taki słaby, źle zrobiony, niedopracowany pod względem logistycznym i w ogóle jakimkolwiek. Me znaczy, merytorycznym. Nie logistycznym, merytorycznym. Ja mógłbym taki film zrobić. Napiszcie też, czy chcielibyście taki film. No, ja mógłbym to zrobić. To byłby akurat fajny. Wtedy słabo, myślę, ale myślę, że teraz mógłbym się do niego przyłożyć. No, potrzebowałem trochę czasu, ale myślę, że Taki film mógłbym zrobić. No i zakończyło się to. To był wrzesień. I we wrześniu też właśnie postanowiłem coś w końcu zrobić. Znaczy, niekoniecznie z YouTube'em, bo to na to jeszcze przyjdzie czas, ale mówiłem wam też o jeszcze jednej załamce, która była w czerwcu razem z tą. Załamką YouTube'ową, to postanowiłem, że w końcu coś zrobię. Wszystkiego coś porządnego. Że to jest chyba kolejna rzecz, którą muszę zrobić. Potem, jeszcze YouTube i będzie już wszystko dobrze. Więc postanowiłem się wziąć do roboty. Ale na efekty musiałem trochę poczekać, akurat w tym wypadku. Zresztą zawsze trzeba poczekać trochę na efekty. I tak potem pamiętam, przez resztę września nic nie wrzucałem, a w październiku. Tam wrzuciłem sobie krótko takiego wroga, w którym zapowiedziałem, że będzie Seja. Bo tak, oprócz mojego kanału przez długi czas od 2018 końcówki do aż 2021 do tego występowałem też na kanale pod nazwą Power Production. Był to kanał, który nagrywał fabuły w Minecrafcie, ja tam występowałem. Byłem ważną postacią. Znaczy powstał tam to te potem Hedosi, czyli postać, która no oparta o mnie i no, to była postać akurat taka bardzo ważna. I żeśmy ją sobie nagrywali i byliśmy w takim momencie, że nagrywaliśmy sobie serię, który co kilka miesięcy został kolejny sezon. I właśnie wtedy pada propozycja, żebyśmy nagrali kolejny sezon, bo to sezon trzeci, żebym miał ja był głównym bohaterem i żeby ten Seja pojawił się jeszcze na moim kanale. Bo w sumie nic nie mam na kanał, więc może go wrzucę. Bo to w sumie mogą trochę zapromować. No i rzeczywiście parę osób tam z kanału, do, z mojego kanału przeszło na tamten kanał, ale niestety no nie był to jakiś dobry pomysł. Zważywszy do tego, że na moim kanale Minecraft się nie przyjmuje. Znaczy, nie, wrzuciłem kilka odcinków z Minecraft. Chociaż powiedziałem sobie, że nie będę tu robił gamingu, tylko będę go robił na jakimś osobnym kanale. Mam pomysł na wznowienie Hedosy Games, bo ja w ciągu tych kilku lat robiłem, kilkukrotnie podejście do kanału z Gami, nie wychodziło mi to, ale chcę. Ale wrzucenie też kilkukrotnie na kanał, gdzie to jakoś się przyjmowało, tak średnio, ale troszeczkę, natomiast fabuły, bo to wcześniej mówię o zwykłych gameplayach, fabuły się nie przyjmowały wcale, bo to... W dawnych czasach, pamiętam tak rok 2012, 2013, 2014, kiedy Minecraft był taki popularny, to fabuły były bardzo popularne. Dużo pamiętam takich fabuł, bardzo lubiłem je ogonać. No ale teraz już nie jest na to czas i te fabuły są mało takich kanałów, jest, które fabuły robią, i te fabuły są mało popularne. I tam u mnie było, powiem, po 28 na odcinek i nie rosło więcej. Nie na miała po 50, jak się udało, ale kończy się na 20. No i tak wrzucaliśmy chyba od. Połowy listopada? Jakoś tak, aż do grudnia. W grudniu tam wrzuciliśmy ostatni, ostatni odcinek, i wtedy ja powiedziałem, że już nie chcę go wstawić do siebie na kanał, ale te filmy usunąłem, ich już w ogóle nie ma, i też przy okazji podjąłem decyzję o opuszczeniu tego yy, kanału Power Production, bo tam w ogóle nie chciałem też przy okazji być. Co koniec końców dokończyliśmy, tam sobie jeszcze sezon czwarty, bo musieliśmy go zrobić, bo był kontynuacją bezpośrednio sezon trzeciego, i w o ten kanał opuściłem. Ale dobra, to jest tak szybko do powiedzenia, bo no, ma to znaczenie, bo te filmy się jak tu pojawiały. No i przychodzi rok 2021. I rzeczywiście teraz. Czułem faktycznie, że będzie dobrze, że ja rzeczywiście będzie już dobrze i wyzdrowiałem znaczy, wyzdrowiałem no, wszy, ten zamek, jak to określam i że już mogę sobie normalnie robić. Będę miał jakieś pomysły i będzie fajnie. No i tak, na początku postanowiłem, że jako, że jeszcze na razie nie mam pomysłów, to będę się trzymał jednego filmu w miesiącu. I rzeczywiście tak było. Wrzuciłem chyba w styczniu tam sobie jakiś różny film, w którym zapowiedziałem właśnie nowy kanał. Ta seria w której opowiadałem o filmach, uznałem, że nie, na tym kanale to nie jest dobry pomysł i że przywódcy ją na nowy kanał. Zrobię kanał Hedematografia. I to było właśnie moje drugie podejście o kontentu filmowego. Niestety też nieudane, bo nagrałem dwa filmy mi się pomysły skończyły. Znowu. Więc uznałem, że po prostu dobra. Ten kanał sobie na razie zostawię. Mam tam teraz obecnie jeden taki film, który też tam wrzuciłem. Taką sklejkę różnych rzeczy z Gwiezdnych wojem. Taka zabawa trochę montażem. I może takie jeszcze będę jeszcze robił. Chciałem sobie pokombinować. Ale to jak będzie chwila czasu. A tu na kanał już mało, bo miałem pomysłów tylko na jeden film miesiącu, taki powiedzmy, żeby był. I w lutym właśnie robiłem takie pierwsze podsumowanie tego, co się działo. Ono było bardzo złe, bo tam gadałem chyba, nie wiem, 7 minut, 8, coś takiego i to miało być streszczenie tego, co ja wam tu opowiadam? Że znaczy to, to miałem opowiedzieć to, co ja wam opowiadam teraz. Ale teraz wam opowiadam to rzeczywiście tak sensownie, a wtedy, jeżeli w ogóle nie było aktualne i też mało tam opowiedziałem. I mówiłem, że już jest spoko. I wtedy właśnie zmieniłem nazwę z Hedos na Hedosi, bo uznałem, że dobra, to jest mój kanał i ja chcę, żeby to był tylko mój kanał, a nie jakieś ekipy, która nie istnieje. I zmieniłem tę nazwę. Zrobiłem czystkę filmów taką pierwszą, to była taka mniejsza. Bo tam tylko kilka filmów wyrzuciłem. No i dobra, i był plan, robię, robię tam będzie okej, okay, wrócę. W marcu wrzuciłem wtedy też jeden film, to był taki vlog z zimy, że tam sobie robiłem ujęcia zimu, bo jakieś bym takie ujęcia robić. Czasami teraz też się pojawiają. We vlogu motoryzacyjnym były takie. A jakieś biłem filmy z głównie takimi ujęciami. Mało mojego gadanka, a głównie takie ujęcia. No i wrzuciłem. Przyjął się tak średnio. W kwietniu nie miałem znowu pomysłu, co zrobić. Akurat w kwietniu, no. Nie było przyjemnie. Pod koniec marca, kiedy już rzeczywiście wydawało się, że ta sytuacja z czerwca 2019, nie ta, to była tylko ta druga, którą we wrześniu, rok temu postanowiłem zakończyć. W lutym, ja nagrałem ten film podsumowujący, dlatego, bo myślałem, że już jest wszystko dobrze, i od marca już będę mógł zacząć tak działać porządnie. No ale w marcu udałem się, niestety, zapać się znowu w zamkę. Tutaj akurat to już tylko i wyłącznie moja wina, że ta zamka na mnie znowu spadła. I w kwietniu się załamałem totalnie, i wtedy powiedziałem, że obie przerwę nieodwołalnie, dopóki ja nie wyzdowieję. I rzeczywiście, wyzdrowiałem w końcu. Ta zamka w kwietniu powiedzmy trochę mi, że nie, ja muszę zrobić coś tak naprawdę poważnie. Przyłożyć do tego, żeby wyjść, wyjść z tych zamek, bo inaczej, to ja nic w ogóle nie dam rady zrobić. I rzeczywiście, zabrałem się za siebie. W maju zacząłem robić poważne kroki, i jest dobrze. Tak, od maja się zaczęło, dziać u mnie coraz lepiej. W lipcu już byłem w miarę dobrze. Przyszedł mi do głowy właśnie pomysł na trzecie podejście do kontentu filmowego, to, które mam teraz. Oraz też, właśnie te takie wrogazki, jakie teraz, że ja sobie pograć właśnie w takiej formule też, że w ogóle jakieś pomysły mi zacząłem do głowy przychodzić, to jest w ogóle cud. I zacząłem nagrywać od lipca i jesteśmy regularnie. Jest to, żeby się teraz nie pomylić, 13 tydzień z rzędu jest odcinek, najmniej jeden w tygodniu. Z reguły w piątki, no nie zawsze, jak wiecie, bo się te moje spóźnienia, tych hederspekcji szeka, które mi nie wyszły, oraz też teraz, no, vlog motoryzacyjny był we wtorek i ten film też widzicie najprawdopodobniej we wtorek. Nagrywam go w poniedziałek, więc on prawdopodobnie we wtorek wejdzie. No i wróciłem, wróciłem, żyję. Znowu mamy 900 subskrypcji. Ja. Czuję się dobrze, nagrywam sobie znowu filmy i jest fajnie. Ja się bardzo cieszę. No, i to wszystko. To jest całe streszczenie. Ona zmieniła lepiej jakoś, bo chciałem to stresić, tylko nie mogłem się tego jakoś zabać. Aż teraz jest tak, że ja się zaraz na studia wyprowadzam, więc uznałem, że zanim pojadę, to chcę jeszcze to zrobić i wam to stresić. Ten film jest bardzo długi, nie wiem jak dokładnie, bo wiem kilka cięć, ale ma ono około, nie wiem, z 25 minut, może troszeczkę więcej. No, zobaczymy jak będzie. Także to wszystko, to jest cała historia. Cóż, jest już dobrze, jest już bardzo dobrze. Jacynę Gieram Znowu filmy, z czego się bardzo cieszę. Poza YouTubeem też jest wszystko ok. No więc tylko się cieszyć. I robić daj rzeczy. Także jeszcze tak zanim zakończę, to właśnie krótkie informacje. W czwartek wjeżdżam na studia, bo się wyprowadzam jeszcze raz, bo no po sytuacji jaka była, no mieliśmy zdane w tamtym roku. Teraz już mam pół na pół, mam hybrydę czyli trochę stacjonarnych trochę zdanych, więc muszę się już wyprowadzić do Poznania konkretnie, bo tam studiuję. Bo jak ktoś nie wiedział, rok temu zdałem maturę, pierwszy rok studiów byłem na zdanych, a teraz jestem już na drugim roku i już jestem, no jak mówię. Połowicznie muszę tam być. Znaczy, połowicie mam zajęcia, więc muszę tam być. I nie wiem, jak to będzie. Możliwe, że tylko w przyszłym tygodniu nie będzie filmu, ale postaram się oglądać jak najszybciej. Może nawet się będzie w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, to już było na tyle w tym filmie. Jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo po ten 1000 subskrypcji i ja mam nadzieję, że wbijemy go do końca roku. Dobra, to już ja się nagadałem dzisiaj. Będzie dłuższy film, chyba, chyba będzie więcej niż 25 minut, ale zobaczymy jeszcze. Jeżeli komu się fajnie słuchało, to super. No i przy okazji, dziękuję Wam, że znowu jesteście, że znowu nagrywam filmy, a wy oglądacie i że jest, jest dobrze. Jest dobrze, jestem zadowolony. Może nie są jakieś takie wielkie statystyki, jakie bazem chciał, ale jeszcze do tego dojdziemy. Także dziękuję Wam, że jeżeli są tu Jacyś starzy widzę, że czekaliście na powrót, no ten powrót w końcu, jak nastąpił. Teraz, oczywiście, tak jak już kilkukrotnie jakieś takie powody zapładałem, to było tak, że ja koniec końców wrzucałem dwa filmy, trzy i, i były przewy. No, jak tak mówię, mniej więcej o to chodzi. A teraz, oczywiście, 13 tydzień z rzędu jest odcinek. Raz w tygodniu były tygodnie, gdzie były dwa i jest dobrze, naprawdę. A więc, to już na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!